Brawa dla Świdnickich Strażników Miejskich. Uratowali oni ptaka, który na ulicy Esperantystów w Świdnicy zaplątał się w reklamówkę i nie mógł odlecieć. Ptak został też uderzony przez nadjeżdżający samochód. Był wieczór, około godziny 17:40. Strażnicy miejsca zostali poinformowani o ptaku, który nie może latać i stwarza zagrożenie na ulicy Esperantystów w Świdnicy, droga numer 35. W związku z brakiem kontaktu ze schroniskiem dla zwierząt, na miejsce stali skierowani funkcjonariusze. Na skrzyżowaniu Esperantystów Łącznej i Stęczyńskiego zobaczyli dużego ptaka, który na jednej z nóg miał plastikową reklamówkę. Gdy ptak wzbijał się reklamówka nabierała powietrza, czym uniemożliwiała mu dalszy lot. Podczas jednej z takich prób mewa odbiła się od przejeżdżającego powoli samochodu, dzięki czemu strażnicy mogli mu złapać. Po godzinie ptak został wypuszczony i odleciał.